co? Godzinka dochodzi nam 15. Jesteśmy już elegancko rozłożeni. Przed sekundę złapaliśmy dziurę między opadem deszczu, a właśnie tutaj pojawiającym się słońcem. Więc namiocik od kolegów z pracy na urodziny, który będę dopiero miał za 2 tygodnie, tu ładnie rozłożony. I koleżanek, w ogóle to nie powinienem mówić kolegów, tego ludzi z pracy, o, żeby nikogo nie obrazić. Więc jest tutaj tak ładnie, przytulnie, w ogóle nas nie widać. Tu w sąsiedztwie mamy takie coś. Mam nadzieję, że wieczorem nie będą tam rzucali jakichś ciężkich rzeczy z góry. No szkoda mojego nowego namiotu. Więc mamy początek, czyli czeka nas teraz zdrowa rutyna, jak to przy początku. Autobus, pociąg, pociąg i chyba pociąg, jeżeli ta linia jeszcze kursuje. Jeżeli jeżdżą w święta. No, jeżeli jeżdżą w święta. Centrum komunikacyjne Pruszcza Gdańskiego. Plus jest taki, że nie będziemy się przebijali łokciami. Środek komunikacji pierwszy, autobus. Środek komunikacji drugi, przyjazd do Nowo. To zostaną tylko dwa, które mogą się wyłożyć. SKM, taki prawie pociąg. Dobre miejsca. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi. Pociąg numer 2. Kontenerowa kasa biletowa. Elegancko, konkretnie ten skład taki zabytkowy, dziwny. I po to tu przyjechaliśmy. Co tu to ma być? Podróżni. A zaraz będzie niespodzianka. Prawie żeśmy nie opuścili pociągu. Daj mu iść, panie. No dobra. Zostaliśmy sami. Porzuciliśmy wszystkie środki transportu. Jesteśmy w centrum Borów Tucholskich. Opuściliśmy trzeci pociąg, który całe szczęście się przyjechał. Więc teraz moment, w którym wyciągamy mapę i zaczynamy iść do schroniska PTTK, stanicy wodnej. Jedną ręczą się da tutaj operować, coś zrobić. A to by się tu rzeczy. Nie, muszę przepauzować, się nie da. Tablica powitalna. Tam, za daleko, żeby iść do tablicy powitalnej. Panie, ja nie umiem czytać mapy. O, to będzie tu. Dobrze, mamy Olpuch, mamy linię. Kojarzę tą drogę. Ona występuje tu na mapie, jest tutaj. Czyli my przechodzimy, szukamy szlaku niebieskiego. Będzie widać. Będziemy szli wzdłuż jeziora Wdzyckiego po linii brzegowej w kierunku wspomnianej stanicy. Co to za mapa? PTTK, która jest tutaj. Tutaj będzie nocleg. Uzupełnianie płynów. Dobra, czyli tak, na czym to stanęliśmy? Aha, że jesteśmy w Olpuchu.
czyli drogą trzeba iść do skrzyżowania, pod mostkiem przejść. Tak, pod mostkiem przejść trzeba. Idziemy, trzeba znaleźć tu wyjście z tego torowiska. To na nielegalu to zrobić. No chyba tak. Lewo, prawo, lewo, nic tędy nie jedzie, nie? I nie będzie jechało aż do jutra, do tej samej godziny. Jedno połączenie na dobę. To cięcie. Dyszka przed nami. Miał być 7. Po małych. W linii prostej. Piękne widoki kaszubskie. Z okna samochodu tego nie zobaczymy. Jakoś słabo go natura wymyśliła. Że tak wygląda ucieczka? No proszę, dobrze. To ciekawe, jak wygląda atak. Czad. Zmęczony. No ale uciekaj z tej ścieżki, bo ci zaraz... No. Przepinamy się ze szlaku niebieskiego na czerwony i zostało jakieś 7 km. O, drugi raz w ciągu tygodnia perspektywa ulewy i burzy. Awaryjna refleksja w trakcie marszu przez te Kaszuby tutaj w Dzydze, okolice, że to jest wszystko już martwe. Środek sezonu, minęliśmy niedziałający ośrodek wypoczynkowy, który ja pamiętam jak wczoraj, że 20 lat temu tam było jeszcze pip ludzi. On jest pusty teraz, stoi, nic się nie dzieje. Później przyszliśmy obok niedziałającego baru. Ja pamiętam ten bar 20 lat temu. Tam żyło w pip ludzi. Minęliśmy sklep, który był chyba zamknięty po prostu, bo już się nie opłacało właścicielowi stanąć. Więc smutne widoki miejsc, które ja kojarzę, że były wypchane po brzegi turystami. No ale jak tutaj małżonka sobie wzięła, wspomniała zapłacić 130 zł za stęchły domek, który pamięta epokę Gierka, a pojechać za all inclusive, za parę stówek gdzieś do Grecji, no to też bym chyba nie płacił. Coś z tego będzie? Lunie czy nie lunie? Są widoki, bajka. Kolejny pusty, nieużywany ośrodek czasowy z jachtami. Jaka cisza. 20 lat temu ja pamiętam krzyki, które się dobywały tam z tamtych właśnie pawilonów i w ogóle bawiącej się gawiedzi. A teraz absolutnie cicho. Środek sezonu. Normalnie koniec starego świata. Kolejny ośrodek. Jeszcze powtórzę trzeci raz. Środek sezonu. Jest pusto. Żywego ducha nie ma. Co generuje bardziej życiowe problemy pod kątem tego, że nie braliśmy ze sobą napitków na wieczór, żeby nie dźwigać nadaremno. A tutaj takie wszystko pozamykane. Wieczór może być ciężki. Kolejne piękne widoki na szlaku. Deszcz nas jeszcze nie złapał. Zdaje się nie spieszyć. Ale to są widoki. Tradycji stało się zadość, mamy kijaszek. I znowu biedne drzewko dostało w kość. Zgodnie z planem idziemy. Niezgodnie z planem. Jeszcze nie doszliśmy, a przeszliśmy tyle kilometrów, ile miała liczyć cały odcinek. A tutaj jeszcze w Dzydz jako tako nie widać. Czyli zgodnie z najlepszymi tradycjami planowania przeze mnie wyjazdów, trasa znowu jest... Co my tu mamy? Masz moje słowo. No i ostatnio że miałem... nie będzie więcej niż 7 km, tak? Tak. Ja ostatnio miałem, że to jeszcze nie koniec. Zgodnie z moimi tradycjami przeze mnie właśnie planowanych wycieczek jesteśmy jeszcze w czarnej D. Z drugiej strony jest ładnie, nie pada, wieje wiaterek, więc też nie ma powodu do narzekań. Jeżeli się przeforsujemy, to najwyżej jutro nie ruszymy w drogę, tylko będziemy biwakowali przez cały dzień. Stać nas, las to tanie miejsce.
Chyba, że pan leśniczy przyjdzie, wtedy to będzie jeden z najdroższych noclegów ostatnich paru lat. Ale dla kulturki nie ma w ogóle w planie palenia ognia, więc tutaj nic nie popsujemy. Nie zepsujemy lasu. Sytuacja niebezpieczna, mamy święto, żadnych płynów ze sobą nie dźwigaliśmy. Pytanie, czy już minęliśmy jeden sklep, był zamknięty. Pytanie, czy bar czy sklep? Sklep bar grill. Słabo. Szukamy dalej. Nie możemy zostać bez płynów. Jest sklep. Jest dobrze. Jemy? No, tak, kręcę. Możemy zrobić już połowiczne podsumowanie pewnej części dnia. Skończyliśmy iść główny odcinek. Wyszło troszkę dalej niż było zaplanowane, ale też nie bez szału. Nie to, że dystans był dwa razy dłuższy. Ej, ale jeszcze nie jesteśmy na miejscu. Tak, nie jesteśmy jeszcze na miejscu, ale to już dostał nam dojście końcem wytyc. Ojej, ten dźwięk z tyłu to będzie tragedia. 11 km 740 metrów. Tak, no został nam do przejścia jeszcze jakieś 1,5-2 km, więc nie tak źle przestrzeliłem. Natomiast dychy będzie 15 i więc gitara. Znaleźliśmy za to super lokal, żeby się posilić. Pizza, serce, kaszub w moim wypadku. A Monika wzięła jakieś tam nudne kurczako, coś tam. Standard. O, jesteśmy u celu. Drugi deszcz nas ewidentnie chłodzą. PTTK, stanica wodna. Nasz nocleg, jeżeli nas puszczą, jeżeli będą mieli miejsca. Na całej trasie żelazo żywego ducha, a tutaj chyba właśnie wszyscy. O, my już rozbici elegancko. Bardzo miłe przyjęcie w stanicy PTTK. Dostaliśmy tutaj taki cynk, że jest takie ustronne miejsce na mały namiocik dla ludzi bez auta. I szczerze mówiąc, przy takim czymś to jeszcze nie spałem, więc to jest mój nowy od kolegów z pracy namiot, który testuję jeszcze na 2 tygodnie przed urodzinami. A tutaj większy sąsiad. Mam nadzieję, że nikt w nocy nie rzuci czegoś ciężkiego. No, to się nazywa nocleg pod dachem. O, tutaj nawiązując do mojej wczorajszej recenzji plecaka wojskowego, tu wychodzi plus taniości. Jak mówiłem, on nie ma pleców, więc generalnie, jako że namiocik jest mały, dwuosobowy, to tutaj dało go się ładnie po zwinięciu tego usztywnienia, wyjęciu, zwinąć w kulkę i on nie robi problemu. Morskie szanty nad jeziorem, jak ciupaga kupowana na Helu. O, masz zapalniczkę? Oczywiście. Moją? Mhm. Oczywiście. Oczywiście. Jestem romantykiem, tutaj przygotowałem kandelka z żubra. Fantazja. Ojej. Tak, już zrobiłem, dziękuję. Film kręcę. Daliśmy na Hawaii. Dlaczego? Bo jest ciekawa sytuacja taka, że pożałowaliśmy na prąd. Nie potrzebujemy, jesteśmy ludźmi lasu. A tutaj się okazało, że nam trochę energii przez dzień, telefony zeżarły i taka jest sytuacja. O, w tym miejscu znaleźliśmy darmowy prąd. Dodatkową atrakcją jest na pewno fakt, że odbywają się tutaj dwie imprezy muzyczne na żywo, po lewej i prawej stronie od namiotu. Jest tak troszkę inaczej niż przywykliśmy. Jak się okazuje, to trochę przywykłem do takiego spartańskiego spania w lesie. Jest głośno, tłoczno. Wszędzie ludzie. Mamy najbardziej minimalistyczne stanowisko. Tu na nasz slot
przeznaczone jest tyle miejsca, zajmujemy tyle. Więc mamy najmniejszy namiot w obozie. Więc skończymy szczęśliwie dzień pierwszy. Jutro mamy zaplanowaną trasę na dzień drugi. Coś dodać, ująć? Mam nadzieję, że dojdziemy. Głośniej, mikrofon się nie słabo zbiera. Mam nadzieję, że przejdziemy te kilometry, które zaplanowałeś. Skoro dzisiaj miało być 7, a było 14, a jutro ma być 14, mam nadzieję, że nie będzie 28. Też mam nadzieję. Uśmiechnij się. Na zawołanie. Dzień drugi. Jesteśmy mniej weseli i mniej optymistycznie nastawieni do życia. Nie, do dystansu. Do dystansu, tak. Dzisiaj jest ten hardcore. Jesteśmy trochę od wczoraj już sfatygowani, ale to dzisiaj jest główny transfer przez puszczę Tucholską, Wory Tucholskiej. To jest taki drzewostan. Przed nami około 15 km. Idziemy. Dzień drugi, wymarłych ośrodków czasowych, część też druga. Ta siatka to chyba jest po to, że jak już jakiś gość przyjdzie, to żeby nie uciekł. Co nie? Ile energii. Przerwa pod wiatą. Wycieczka pierwsza ma ewidentnie charakter takich wspominek PRL-owskich lat 90. Tutaj widać, że najlepsze wszystko, czasy świetności już ma za sobą. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tutaj. A przyszliśmy skąd? Przyszliśmy z Będąc. Byliśmy w Będąc i przyszliśmy właśnie sobie tutaj. Tutaj nocowaliśmy. Idziemy tu i idziemy dalej do Piesza. Będziemy w Piesza. Więc klimacik jest właśnie taki PRL-owski. Tutaj rowerki wodne popylają, jakieś starsze małżeństwa sobie siedzą. Jeżeli już w tym martwych ośrodkach coś się tam znajdzie, to właśnie jest takie wspominki troszkę. Ale to fajny klimacik, taki na spokojnie. Czas stanął w miejscu, nie zapindala do przodu. Taki slow life. A gdzie ci tym rowerkiem przestali pedałować, albo coś ich zażarło? Oznaczenia są. Jesteśmy na szlaku. Uważaj wchodząc. To nie przerwa. To jest moment na uwiecznienie ładnego widoku. To też nie jest łąka. To są bagna. Z daleka ładne, z bliska bardzo wciągające. Chwila przerwy na toaletę. To może nie powinienem akurat w tę stronę trzymać aparatu. Takie mamy ładne widoczki. Dzień drugi wędrówki. Wrażenia są fajnie pozytywnie. Jest naprawdę letnio, ośrodek sezonu. Z ludzi praktycznie wymiecione, jak już wspomniałem, te ośrodki 100 razy. Pogoda jest bardziej upalna, więc optymizm w czasie marszu ogólnej grupy jest też odpowiednio stonowany. Zbutowany. Zaczęło się od odcinka dosyć trudnego technicznie. Chodzenie po wąziutkich ścieżkach, korzeniach. I tak jest pierwszych 5 km zrobione. Przed nami jeszcze dyszka. Godzina 13. Będzie dobrze, jak będziemy na miejscu o 17, 18. Jesteś zmęczona, musisz dać działać. Zacząć endorfinom. One się w momencie zmęczenia uwolnią i będziesz szczęśliwa. Bardziej niż teraz. A to nie jest wysoko położona poprzeczka. Ale zobacz, jakie widoki za tobą. Później zobaczysz na filmie. Też racja. Żadnych spoilerów. Kolejny nieżyjący ośrodek wypoczynkowy. Dziesiątki domków.
pierwszej połowie sierpnia. A kiedyś było trzeba się w styczniu już umawiać, żeby sobie zarezerwować taki domek, a teraz wystarczy przecinek do drutu, żeby przejść przez siatkę i nikt się nawet nie kapnie, jak się człowiek rozgości w jednym. No i mam swoją drogą przecinek do drutu. To się nazywa wyjść na prostą. Świeżo położony asfalt. Była taka książka braci Strugackich, Piknik na skraju drogi. Najwyraźniej właśnie mamy piknik na skraju drogi. Słońce grzeje niemiłosiernie, jest upalnie. Mamy tutaj przerwę na przystanku autobusowym, bo już nie będzie wykorzystywany, bo autobus już dzisiaj jechał. Trzeba zjeść coś słodkiego, bo mózg odmawia posłuszeństwa. Na mnie nie czekaj, zacznij jeść powolutku. Połowa drogi przebyta. Przed nami jeszcze druga połowa, to znaczy ta połowa. Tylko nie ta przebyta, tylko ta co została. Lizaki. Miejsce, gdzie spodziewamy się znaleźć jedyny i ostatni sklep, w którym będzie można uzupełnić utracone płyny tego wieczora. Znaczy uzupełnić tego wieczora, utraciliśmy je wcześniej. Bardzo ładna, ciekawa, malownicza miejscowość, czyli Lizaki. Po kaszubsku Lizocci. Słowa piosenki, nie płacz, kiedy odjadę. Mały sukcesik. Sklep spożywczy, 72 kroki. 72 kroki, ktoś podaje w naszej skali. Dodamy do naszych 20 tysięcy i będzie 20 tysięcy 72 kroki. Ale jest, ktoś tutaj słyszał. Jeden znak, drugi. I można uzupełnić płyny. No to liczymy. Raz, dwa. Biegiem połowa. Chodź, bo warto. To będzie fajne. Ale jest odsamknięte? No, jest na żądanie. Trzeba przycisk nacisnąć i wtedy coś się dzieje. I co powiesz o nawigacji mojej? Wyszliśmy właśnie na z prostu z lasu na nagrodę. Tam jest jedzenie. Dobra, muszę zdjąć plecyk. Kilometr 17. Zostało nam 365 metrów. Szybko poszło. I wiemy, że jesteśmy zmęczeni, poirytowani. Jest to jeden z ostatnich materiałów, ponieważ kończy się bateria w telefonie i kończymy się my. Zaplanowanych, podsumowując, 14 km zrobiło się 21. Dotarliśmy 2 godziny przed zachodem słońca na pole namiotowe. Pole namiotowe się okazało, że jest pokoleniowo prowadzone przez starsze małżeństwo, które zaczęło robić problemy, że nie ma niby miejsca, chociaż miejsca jest pip. Że to trochę późno, a i że nie umówieni, ja już bym gotowy się na dziko rozbijać. Ale się udało, wpuścili. Jakiś komentarz, coś na koniec, żeby to fajnie wyglądało. Najwięcej powiem, jak nic nie powiem. Jutro ostatni dzień eskapady. Zwijamy się rano i zostaje nam około 5 km do Kościerzyny. Czyli 10 być może wyjdzie, nie będę się z tym bił. Z Kościerzyny pomorską koleją metropolitalną z powrotem do cywilizacji. Więc wypad uważam za super udany. Zrobimy łącznie dużo kilometrów. Przeszliśmy od Olpucha przez Wdydze, Kiszewskie, przez, jak się ta dziura nazywała, to miastoczko, znaczy się małe, Węgliwogowice, później Lizaki, tak, bardzo, bardzo oryginalne miasteczko. Do Szarloty, jesteśmy w Szarlocie, jak wspomniałem, jutro do Kościerzyny. Nie mam nawet sił żartować.
Zresztą nie masz czego. Dzisiaj na spokojniej. Nie ma mega wieży z tyłu. Ostatnio jak nakręciłem taki filmik i była muzyka, to mi ten ścięło prawa autorskie, że rozpoznało w tle, że leci coś Niekoman Kreatif i ścięło. Bateria nie padła do końca, opuszczamy nasz kemping, kolejny dzionek. Szybko się zebraliśmy i to nawet o ludzkiej godzinie, mamy 10:00 dopiero. Idziemy do Kościerzyny, w stronę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Po minie widzę, że jest lepiej niż wczoraj. No, no proszę. Idziemy. No, no, już raz. Pociąg będzie tylko raz dziennie jechał i później już nie będzie. Cel podróży osiągnięty. Ustaw się do zdjęcia. Teraz jeszcze tylko troszkę na dworzec. Takie, o, pstryk. 2 godziny do odjazdu pociągu, śniadanie mistrzów, zakupiliśmy w sklepie z połem, serek, kefir, bułeczki, obowiązkowo parówki, więc pojedziemy do domu posileni, w tle, żeby rzeczywistość nie była zbyt idealna, panowie koszą trawę, więc napindzielają